Drodzy, dziękuję Panu Bogu za wszystko, co czyni dla nas, dla każdego z nas. Dziękuję, że mamy teraz dobry czas, aby być z Nim i mówić to, co On chciałby dla nas przekazać. Słyszeliście Słowo Boże czytane na tym miejscu. I gdy czytacie to Słowo, za każdym razem, gdy czytamy Słowo Boże, otrzymujemy podobne, ale troszkę inne przesłanie. Dlatego, że czytane Słowo Boże jest na ten czas, kiedy czytamy. To jest niezwykłe. To może być tylko od Boga. I dlatego, gdy prorok Izajasz wzywa nas do tego, byśmy zajaśnieli, no to, moi drodzy, jest to bardzo głębokie wezwanie. Po co jest światło? Żeby było widać, tak, gdzie mamy iść, gdzie mamy podążać. To światło Boże jest nam dzisiaj bardzo potrzebne. I tu jest konkretny cel, by to światło mogło zaświecić się dla narodów, dla ludzi, z którymi się spotkamy. I drodzy, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie było lepiej. I moi drodzy, ja wierzę, że to, co chcemy mówić, to, co tu na tym miejscu jest głoszone w każdy szabat, to jest nie tylko do młodych, ale szczególnie też do tych, którzy mają staż, prawda? Staż wiary swojej, przynależności do Boga, tak? Nigdy nie jest tak dobrze, jeżeli nie miałoby być lepiej. Pozwólcie, że posłużę się pewnym przykładem. Może znany ten przykład dla was jest, bo gdy chcę mówić teraz o nadziei na poprawę, o nadziei na poprawę. Mówię z własnego przekonania, bo ja chcę się poprawiać. Wierzę, że wy też chcecie poprawiać się, czyli być bliżej Boga. Być podobnym do Chrystusa. Śpiewamy pieśń też, takim być jak Jezus, prawda? To jest dopiero wyzwanie. No ale właśnie, taka jest nasza droga. Posłużę się pewnym przykładem, kochani. Znana postać w ogóle w świecie, i może słyszeliście ten przykład, Luigi Tarisio. Człowiek, który uczył się grać na skrzypkach, ale był kolekcjonerem i handlarzem skrzypiec. I w pierwszej połowie XIX wieku poszukiwał takich skrzypiec i skupywał je. Nie skupywał byle czego, po prostu skupywał takie, które były dobre i które w przyszłości mogłyby posłużyć do tego, by na nich można było grać. I to było jego pasją, moi drodzy. I wiecie, gdzie te skrzypce kładł? W swoim domu na strychu. I gdy zmarł, to oczywiście ten dom przeszukano, spisywano pewne rzeczy, pooceniano je i tak dalej. No i znaleziono ponad 200 egzemplarzy skrzypiec na strychu. Ogromną ilość, prawda? Jakie on bogactwo miał. Więc gdy tak zaczęto o tym mówić, to ludzie powiedzieli, że Luigi okradł świat z całej jego muzyki. Dlatego, że przez wiele lat trzymał te skrzypce na strychu i zanim one zostały odnalezione i spisane, to minęło trochę czasu.
A więc zwróćcie uwagę, jak można mieć pewien potencjał i charakter też pewien na ten czas. Pomyślcie, jaki jest nasz potencjał, jaki jest nasz charakter i co możemy z tym zrobić. Bo my nie chcemy dzisiaj mówić o Luigi, ale o nas, co my, co Bóg przez nas może zrobić. Bo my zwykle myślimy, czasami myślimy, no nie powiem, że zwykle, chociaż mi tak wymknęło się to słowo, ale moi drodzy, w cudzysłowie to można wziąć, ale często myślimy o innych, widzimy innych. A gdybyśmy tak pomyśleli o sobie, by być lepszymi, by być bardziej podobnymi do Jezusa. Tu przecież chodzi o nasze życie. O to, co ty i ja możemy zrobić dla Chrystusa, wiedząc, co Chrystus uczynił dla nas. Bo zobaczcie, to nie jest tak, że my robimy dla jakiejś idei nie wiadomo dlaczego. My wiemy, co Chrystus uczynił dla nas, jak bardzo nas umiłował. Wiedząc, jaka jest Jego miłość do nas, my chcemy powierzyć Mu całe swoje życie. No i gdy tak ludzie zastanawiali się też nad tym, no tak, każdy ma dary, każdy może coś dać z siebie albo pozwolić Bogu, żeby to przejął w swoje ręce i poprowadził. I ktoś ułożył taki pewien tekst do tego takiego właściwego postępowania. Posłuchajcie tego tekstu. Nie umieraj ze swoją muzyką w środku. Nie czekaj, by na koniec swojego życia stwierdzić, że całe twoje życie było chybione. Bóg dał ci dary i oczekuje, że będziesz ich używać. Jeśli czekasz, aż będziesz mógł to zrobić doskonale, nigdy tego nie zrobisz. Drodzy, jako człowiek chciałbym, żeby tu padały słowa jak najlepsze. Ale to jest w Bożych rękach. Co ja mogę jako człowiek chcieć? Jeśli Bóg zna twoje i moje serce i zna je, że jest czyste i twoje intencje i pragnienia są czyste, Bóg to poprowadzi. Najlepiej dla każdego z nas. A więc nie wiem, czy jesteście gotowi na to, żeby Bóg was wziął, mimo że już ileś razy tutaj było mówione o tym, że Bóg nas ma wziąć, Bóg nas ma poprowadzić i tak dalej. Ale przecież każdy dzień jest właśnie taki. Jezus w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział od 13 wersetu powiedział: wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Coś niebywałego wobec człowieka. Wobec kogo on to mówił? Wobec uczni? Mówił to na początku ich przynależności do Niego, na początku. A wiecie, jacy oni byli? Byli tak niedoskonali, tak słabi byli. Ich charakter to był taki, można powiedzieć, w takim zlepku, w takich strzępach. Raz dobrze, raz źle, jak na fali tak. Tacy byli. A on im mówi: wy jesteście światłością świata. Coś niebywałego. Powiedzieć tak do człowieka. Więc on tak mówi do nas dzisiaj też. Ty, ja jesteśmy światłością świata. Prawda? Więc jest to bardzo przychylne stwierdzenie do nas dzisiaj. I gdzie nasza... I gdzie ta światłość ma świecić? 16 werset. Ma świecić przed ludźmi. Tak, ma świecić przed ludźmi. Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A więc zwróćcie uwagę, to wszystko składa się na Boży charakter. Boży charakter to przecież prawo, to przecież przykazania Boże, prawda? Będziesz miłował Boga swego z całego serca, swego z całej duszy swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego, prawda? Niezwykłe to jest. I on mówi, ta światłość ma świecić. I
I drodzy, na przykładzie tego wszystkiego, że jest nadzieja na poprawę. Nigdy nie jest tak, jeżeli nie mogłoby być lepiej. Jest nadzieja na poprawę. Pytanie, jak chcemy właśnie, by na tej drodze naszego życia cały czas zdążać pod górkę. A wy jesteście wyćwiczeni tutaj, chodząc pod górkę. Tak, tu w Wiśle, moi drodzy, piękne tereny, wspaniałe tereny do ćwiczenia, do osiągania wyników, ale no nie tylko fizycznych, prawda? My dzisiaj, studiując Słowo Boże, mówimy o wynikach naszego ducha, naszej przynależności do Boga. A więc popatrzcie, Bóg chce nas jeszcze dźwigać wyżej, prawda? W kondycji naszej duchowej. Co może być przykładem dla nas tego, by być w tej kondycji duchowej? Bóg zrobił wszystko, żebyśmy byli w kondycji duchowej. Naprawdę wszystko, moi drodzy. Jest taka myśl w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 11 werset. To napisał apostoł Paweł, 10 rozdział, 11 werset. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Wszystkie te przykłady, apostoł Paweł mówi, w Starym Testamencie, tam, które się one wydarzyły, są ku przestrodze, dla przykładu, ku przestrodze. Bardzo ważna myśl. Jeżeli tak, to dzisiaj chciałbym poruszyć przykład zawarty w Księdze Sędziów. I dzisiaj was chcę zachęcić, moi drodzy, abyście dzisiaj mogli sobie przeczytać w domu jako pomoc też, jako wyjaśnienie do tego, o czym dzisiaj mówimy. Księga Sędziów od 13 do 16 rozdziału. Do 16 włącznie. Kto tam jest, jaki bohater tam jest w tej Księdze Sędziów? Samson. Oczywiście, że Samson. Dlaczego taka historia, moi drodzy? Dlatego, że w dylemacie Samsona może kryć się klucz do naszego problemu. Dlaczego? Samson był ubogacony we wszystko i za chwilę w punktach wyliczymy to wszystko, co on mógł mieć. Ale gdybyś ty i ja przypatrzyła się swojemu życiu, to znajdziesz te punkty, które wymienimy w swoim życiu. A to oznacza, że jeżeli tu jesteś, jeżeli Słowo Boże dla ciebie jest ogromną wartością, jeżeli Chrystus Pan jest twoim Zbawicielem, to znaczy, że też przerabiałeś te punkty, ale po prostu nie wiedziałeś o tym, nie byłeś świadomy tego. W życiu Samsona jest to bardziej namacalne, dlatego chcemy to wymienić. Dlaczego przykład i życie Samsona jest kluczem do naszego problemu? Bo u Samsona pojawiła się duma z własnej siły, która stanowiła jego słabość, a pewność siebie prowadziła do ślepoty. Tak mamy jako ludzie. Im więcej wiemy, im bliżej Boga możemy być, tym oczywiście jesteśmy inni od ludzi wokół nas gdzieś tam, którzy nie znają tej prawdy. Jesteśmy wystawieni na poważne pokusy. Może być coś takiego, że pojawia się duma z biblijnej prawdy, jaką posiadamy, duma z dóbr, które mamy, z różnych rzeczy, martwych rzeczy, a nawet z żywych rzeczy, które mamy. Mamy też i żywe rzeczy. Przepraszam, nie rzeczy, istoty, mężowie, żony. Tak dobrze nam jest być ze sobą, zgadzamy się,
mamy Biblię. Możemy siebie uważać za coś wyjątkowego i to rzeczywiście jest wyjątkowe. Ale w Chrystusie przypomina nam to zawsze. Uniżenie, pokorę, pełną ufność naszemu Stwórcy. Samson miał wszystko na starcie. Ale prawdziwe jego źródło, źródło jego siły nie zostało docenione, moi drodzy, i rozpoznane. I to jest najgorsze. Mamy Boga, od Niego mamy wszystko. Nie doceniamy. Jakby nie jest to głębokie takie w naszym sercu. Od po prostu mamy siły, pracujemy, zarabiamy. Wiecie, nie wystarczy wiedzieć, tak jak w przypadku Samsona, że był Bożym Nazyrejczykiem. Tak jak można powiedzieć, nic nie znaczy to, że ty i ja zostaliśmy powołani przez Boga. Naprawdę nic nie znaczy, albo bardzo niewiele znaczy. Dlaczego? No bo jeśli zostałeś powołany przez Boga, a robisz to i tamto, co się Bogu nie podoba, no to jak to możliwe? A więc jeśli Bóg powołał kogoś do służby, to jakie największe znaczenie jest w tym, że się trwa w wierze, że się wiernie trwa przy Bogu? Powołanie samo bez trwania w Bogu, bez wiary w Bogu, jak to czasami wielu ma w swoim życiu, bywa w zborze i nie bywa w zborze, bywa w kościele i brakuje go, przyplątują się różne rzeczy. Co to może znaczyć, moi drodzy? To pokazuje tylko, że Bóg i powołanie nasze jest poniżane. Jest najgorsza z rzeczy, która może mieć miejsce. A więc zrozumienie porażki Samsona i ostatecznego jego triumfu. Dlaczego tytuł jest jeszcze nadzieja? Samson jest przecież mężem wiary. Zgadzacie się z tym? To niebywałe jest. Mieć takie podstawy, niweczyć je w taki sposób i być mężem wiary? Coś niebywałego. Drodzy, mi to bardzo leży na sercu. Jakim Bóg jest? Przykład Samsona pokazuje nam Boga tutaj, prawda? Jakim On jest naprawdę. A więc gdy sięgniemy do początków Jego powołania, to co już wcześniej chciałem stwierdzić, to dziecko jest poświęcone całkowicie Bogu. I idzie to wszystko tak, jak to Bóg widzi. A więc Boża obietnica narodzenia Syna. Po co? Gdy studiujecie 13 rozdział, to tam jest 5 werset. Tak? Co tam jest napisane, gdy ktoś ma otwartą Biblię? Ostatnia część. Że On ma wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. A chciałbym, żebyście czytali Biblię od tej strony, jak ona jest w całości. My często czytamy Biblię w taki sposób, tak jakby Bóg od razu przychodził i mówi tak, trzeba tych Filistynów usunąć, bo są nic nie warci. No to co to znaczy? Że Bóg tylko kocha Izraela, a innych ludzi to już nie kocha? Gdy w całości rozumiemy tą Biblię, to my wyraźnie mamy napisane wybawiać Izraela z ręki Filistynów, tak? Filistyńczyków. Wybawiać się znaczy z czego wybawiać? No z niewoli grzechu, prawda? Narodził się po to, żeby wybawiać Izraela z niewoli grzechów i z ręki Filistyńczyków. A przecież Filistyńczycy też potrzebowali Boga. To byli poganie, nienawróceni ludzie, czynili pełne zło. Ale czy co, Bóg od tak sobie za przytyknięciem palca chciałby ich usunąć? Nic nie warci są? Czy to są Boże stworzenia? Popatrzcie, jak się na
wstępie kreuje cała ta sprawa. No wielka sprawa, niesamowita sprawa. Rodzice są bardzo poruszeni tą rzeczą, tą sprawą. W obawie, by nie popełnić błędu jakiegokolwiek w tym ważnym dziele zleconym przez Boga. I to czytamy właśnie w 13 rozdziale od 6 wersetu do 23 wersetu. Kobieta, matka Samsona spotyka anioła pańskiego, posłańca Bożego, prawda? I rozmawia z nim. Posłaniec mówi jej wyraźnie o tych sprawach. Ona przychodzi do męża swego i mówi o tym. Wiecie, jest po prostu wyraźnie wzruszona, podniecona całą tą sprawą. Wyjątkowa sytuacja. Trzecia sprawa. Bóg ma dla tego dziecka ważne zadanie do wykonania. Ale gdy Bóg ma zadanie do wykonania, to daje też i pełne kwalifikacje. Więc nie musisz się martwić, gdy On cię powołuje. Nie drżyj. Bóg po prostu poprowadzi. Co stwierdza w 13 rozdziale 24-25 werset? Ostatnia część 24 wersetu. A chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. Czego więcej chcieć? O Chrystusie jest powiedziane, tak? Że Pan mu błogosławił. W pierwszej fazie od niemowlęcia cały czas błogosławił. Po 12 roku też jest powiedziane, jak był w świątyni, że też Pan mu błogosławi, prawda? Nic więcej nie można oczekiwać. I dalej jest powiedziane. Zaczyna działać w nim Duch Pański, 25 werset. Duch Pański zaczyna działać. Czego więcej chcieć? Bóg powołuje, Bóg wyposaża. Czwarta sprawa. Przyzwyczajenia rodziców. No, te przyzwyczajenia muszą być usunięte. To znaczy co? To znaczy spożywanie wina, jedzenie nieczystych rzeczy, tak, które były na porządku dziennym widocznie, skoro anioł pański o tym mówi. Kolejna rzecz. Pojawia się tam w tym 13 rozdziale ofiara całopalna. Popatrzcie, jakie jest zrozumienie Manoacha. Manoach, czytamy od 15 wersetu 13 rozdziału, chce przynieść to koźlątko po to, żeby nakarmić anioła. Myśli w sposób fizyczny. On mu chce dać pojeść, wzmocnić mu siły fizyczne. A co robi posłaniec pański? Zwróćcie uwagę, przekierowuje całą tę sprawę na wartości duchowe, na zaufanie Bogu. Prawda? My dzisiaj wiemy, jak czytamy Księgę Liczb, 28 rozdział od 1 do 9 wiersza, to my wiemy dzisiaj, że w Izraelu były ofiary ustawiczne, rano i wieczorem składane, ofiary całopalne. I co one znaczyły? Że każdy Izraelita, gdziekolwiek jest, może zwrócić się w kierunku Jerozolimy i wie, że składana jest za niego ofiara całopalna. Gdziekolwiek jest, może to zrobić. Wiecie, my dzisiaj wiemy, że tą ofiarą jest Jezus Chrystus. Miał być, prawda, w tamtym czasie. Ale już to się spełniło. Że ta ofiara całopalna, która miała miejsce, ona kieruje nas na Jezusa Chrystusa. A więc widzimy tutaj, w jakim kierunku to wszystko idzie. Pan Bóg uczy tych ludzi na początku już, jaka ma być misja. Przypomina im w kolejnym punkcie, rodzicom przypomina o wstrzemięźliwości. Moi drodzy, jeśli rodzice są wstrzemięźliwi, to ich dzieci będą. Bo wstrzemięźliwość rodziców będzie uczyć dzieci też tej wstrzemięźliwości. I to będzie zależne od moralnej i intelektualnej siły. To jest w Bogu wszystko, prawda? Jezus pokazał,
co oznacza ta wstrzemięźliwość? Co jest na pierwszym miejscu? Pamiętacie, gdy w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, czytamy to, byli w Samarii. Jezus rozmawiał z Samarytanką, a uczniowie poszli nakupić żywności. Gdy Jezus skończył rozmowę, uczniowie przyszli i powiedzieli: Mistrzu, jedz. A co on powiedział? Ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Jaki pokarm? Żywota wiecznego, prawda? Pamiętacie Martę, do której i Marię, i Łazarza, gdy Jezus przyszedł do domu ich. To co się działo? Gdy Jezus usiadł i zaczął mówić, to Maria siadła przy nim i słuchała. A Marta krzątała się, żeby coś przygotować, tak? I z pretensją przyszła do Jezusa, dlaczego Maria jej nie pomaga. A co Chrystus powiedział? Marto, Marto, kłopoczesz się o wiele rzeczy. Niewiele potrzeba, prawda? Widzicie, co jest na pierwszym miejscu? My musimy pamiętać, drodzy, wstrzemięźliwość. To jest sprawa Boża. Uczyć się tej wstrzemięźliwości i uczyć też nasze dzieci. A więc widzimy tutaj, jakie dzieją się wydarzenia przy powołaniu Samsona. I widzimy, że ci ludzie są przejęci tym powołaniem. To jest bardzo ważne dla nich. Oni dociekają dalej, pytają, jak to ma być. Więc dociekać czy lekceważyć, prawda? Dobrym przykładem i odpowiedzią na to, czy dociekać czy lekceważyć, jest przykład Berejczyków, prawda? Takie antidotum na tych, którzy byli w Tesalonice. Tak, bo ci z Berei codziennie badali pisma, tak jest, by zobaczyć, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają, jak apostołowie nauczają. Widzicie, dociekać czy lekceważyć? To się dzieje tam, w tamtym miejscu. A więc widzimy tutaj, jak dać się Bogu poprowadzić, żeby Jego misja mogła spełnić się, żeby Bóg mógł tą misję przeprowadzić. To oznacza, że ciało ma być sługą umysłu, a nie umysł sługą ciała, prawda? To jest ważne. I wiecie, gdy tak mówię o tym, to do tego z kolei najlepszą odpowiedzią jest list apostoła Pawła do Efezjan. Bardzo piękne są te teksty. To jest Efezjan 4 rozdział. I w tym liście, w 4 rozdziale i od wiersza 17 apostoł wyraźnie mówi do tego zboru, gdy chce przedstawić umysł i ciało. Bardzo głębokie myśli. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Widzicie? A więc ciało jest sługą umysłu. Ma być sługą umysłu, prawda? Niezwykłe. I to pojawia się. To możemy znaleźć w doświadczeniu rodziny Samsona. No i kochani, Bóg tak prowadzi niesamowicie,
że ta zapowiedź się spełnia. Tak, dziecko się rodzi. Pan mu błogosławi, już te teksty czytaliśmy, to jest 13 rozdział, 24, 25 werset. Dzieje się to, spełnia się to. Bóg zapowiedział i jest tak. A więc widzimy, jak bardzo ważne jest, po co Samson miał się narodzić? By wybawiać Izraela od Filistynów. By wybawiać. Miał się narodzić po to, by prowadzić ludzi do Boga. Po to to wszystko było. Żeby ludzi prowadzić do Boga, to ludzie muszą zrozumieć, że są w niewoli grzechu. Wiecie, gdy przełożymy to na dzisiejszy czas, to w tym podobieństwie Samsona jest prawda o Kościele Ostatków, czyli o nas. Jak ma się spełnić proroctwo z Księgi Objawienia 18 rozdziału? Od 3 do 5 wersetu, gdzie Bóg mówi: wyjdźcie z niego, ludu mój. Mają wyjść z Babilonu. Jak mamy wybawić? Jak Bóg przez nas ma wybawić ludzi z Babilonu, moi drodzy? Jak można pokonać Filistynów w tamtych czasie? Jak można dzisiaj pokonać duchowego wroga Babilon? Jak można? Jedynie przez poddanie się Bogu i poświęcenie. Inaczej nie obalisz tego. No co, pójdziesz walczyć? Krzyczeć, mówić? To odwrotny skutek. Tylko tak można pokonać Babilon, moi drodzy. Nie można tego zrobić, bo wróg jest silniejszy. Nie można siłą tego zrobić. Ale żeby Bóg mógł przez lud swój wyprowadzać ludzi z Babilonu, to wróg musi być rozpoznany. A co jest wrogiem? Niektórzy tak bardzo mówią o bestiach, o tym wszystkim. To jest prawdą. Nie myślcie, że uciekamy od tematu. Ale wrogiem to jest grzech, upadek, przyzwyczajenia grzeszne, natura ludzka. My możemy mówić wielkie prawdy, wielkie rzeczy, nawoływać do ludzi do wyjścia, a możemy żyć po prostu w grzechach, w problemach pewnych. Jak możemy? Musimy pozwolić Bogu, by wróg został rozpoznany. Dzisiaj ty i ja musimy wiedzieć, musimy pozwolić Bogu, żeby Bóg przez Ducha Świętego dotarł do twojego i mojego serca. Bo jeśli my na przykład nie wzrastamy, nie dajemy się Bogu prowadzić w tej sprawiedliwości uświęcającej, no to znaczy, że błądzimy. Bóg chce nas prowadzić. Musimy zdać sprawę. Czy w naszym życiu nie dzieje się coś w porozumieniu z Babilonem? To jest bardzo ważne, moi drodzy. Diabeł robi wszystko, by takie rzeczy działy się właśnie w porozumieniu z Babilonem. Każdy dobry zamysł, każdy za zamysłem czyn oddaje hołd Bogu. Ale każde nieposłuszeństwo oddaje hołd diabłu, prawda? I my, Boże dzieci, musimy to wiedzieć, moi drodzy, żeby przyjść do Boga i ostatecznie odnieść nad tym zwycięstwo, nad problemem, jaki ma miejsce. A to ktoś komuś nie przebaczy, a to ktoś na kogoś się gniewa, a to jeszcze jakaś sprawa, a to jeszcze jakaś sprawa. Albo ja nie przychodzę do zboru, bo to, bo tamto. Czy nie jest prawdą, że się zbory przerzedzają? Czy nie jest prawdą, że niektórzy ludzie, mówię niektórzy, może jest ich więcej, ale nazwijmy to tak, niektórzy ludzie z jakiegoś powodu zostają w domach?
są takie czy inne problemy, człowiek musi namierzyć tego wroga. Jak namierzy tego wroga? Musi się poddać Bogu, żeby mógł namierzyć tego wroga i w końcu po prostu urwać mu głowę. Ale też sam nie jest w stanie tego zrobić. To tylko Bóg może dokonać w człowieku. A więc widzimy, moi drodzy, jaki jest problem. Dzisiaj jest czas, by każdy z nas swoje serce powierzył całkowicie Bogu. Otworzył przed Bogiem. Wiecie, że w tych rozdziałach z Księgi Sędziów czytamy, my, lud Boży, czytamy, że Samson serce swoje otworzył przed kim? Przed kobietą, przed Dalilą. A taka Dalila może mieć miejsce w szerokim zakresie dzisiaj w Bożym ludzie. Może mieć miejsce. Jak to się stało? Człowiek taki, o którym czytaliśmy, Bóg tak przygotował jego służbę. On zamiast otwierać swoje serce przed Bogiem, otworzył całkowicie swoje serce przed poganką. Przed osobą, która nie chciała znać Boga. Jak możliwe to jest, drodzy? I wiecie, tak przyglądając się naszemu życiu, to my też możemy powiedzieć, no zdarzało mi się też, że ja też otwierałem swoje serce przed czym? Przed czymś niezgodnym z wolą Bożą. Może przed ludźmi, którym nie trzeba było ufać, zaufać. Dlaczego czasami w Bogu nie zostawiamy wielu spraw? Drodzy, pojawia się katastrofa, naprawdę katastrofa duchowa. Tak się stało właśnie w życiu Samsona. Jak można, wiedząc o tym, że Bóg go powołał? Jakbyśmy to rzucili dzisiaj tutaj wobec nas, prawda, to też możemy powiedzieć, Bóg nas powołał, jesteśmy tutaj, kochani. Pragniemy dzisiaj, pragniemy żyć wiernie w Bogu. Przed Nim wylewać swoje troski, pragnienia, swój ból. Przed Nim odkrywać to wszystko. To jest dzisiaj ogromnie ważne dla nas, byśmy nie popełniali błędu i nie oddawali pola obcej mocy, bo to nas zniszczy. Jaki był Boży nakaz dla Samsona? By wybawiał, podczas gdy on sam potrzebował wybawienia. Słuchajcie, to jest coś okropnego. Poniżone powołanie, poniżony Bóg. Jak można, moi drodzy? Przecież ten człowiek miał być innym mężczyzną niż wszyscy, bo cały Izrael był zainfekowany grzechem, odstępstwem. I przez niego Bóg chciał dokonać zmiany. I teraz, jak mógł tego zrobić? Jak mógł to zrobić? Wiecie, i tu się toczy batalia. Ty i ja jesteśmy inni niż ludzie spoza powołania. Jesteś inny, jesteś inna. Ale diabeł stara się zrobić coś takiego, byś stał się takim samym jak wszyscy. Bo to nie pasuje do tego być innym. Przecież w świecie jedność to jest tożsamość, prawda, tej samej drogi. No ale nie na podstawie Bożego dzieła. Ludzie wokół niego widzieli, że był błogosławiony. Wielu zazdrościło, wielu było przeciwnych jemu. Ale skoro miał Bożą opiekę, to mógł sobie swobodnie poradzić. I wiecie, do pewnego czasu to się dzieje. Kiedy człowiek może sobie żartować
z powołania, bo tak robił Samson. Jak będziecie czytać ten 13 po 16 rozdział, to będziecie widzieć, przypomnijcie sobie, choć wiem, że już wiecie, że te żarty w postaci zagadek, żarty w postaci bitew, wojaczki takiej z Filistynami, prawda, pasowały, podnosiły na duchu, to dawały, prawda, radość, wynosiły. Czego trzeba człowiekowi więcej, jeśli nie tego, że ubogaci się w samym sobie? No ale wreszcie musiało dojść do tego, moi drodzy, że szala się przechyliła. Najciekawszą rzeczą jest to, kiedy czytamy 16 rozdział i 13 werset Księgi Sędziów. I tam w tym 16 rozdziale i 13 wersecie jest powiedziane coś takiego. I rzekła do niego właśnie Dalila: dotychczas natrząsałeś się ze mnie i skłamałeś przede mną. Powiedz mi, czym można cię związać? A on rzekł do niej: jeśli byś wplotła 7 kędziorów włosów mojej głowy do przędziwa twojego krosna i przybiłabyś to kołkiem do ściany, to osłabnę i będę jak każdy inny. Zwróćcie uwagę, po raz pierwszy pojawia się kwestia włosów. A czym miały być włosy Samsona? Symbolem jego siły i obecności Boga przy nim. Cały czas. Zwróćcie uwagę, wszelkie jego odstępstwa idą gdzie? Do centrum, do źródła. On po prostu wystawia na próbę samego Boga teraz. Jego dzieło. To jest straszne, do czego człowiek może się dopuścić. 7 loków. Dlaczego mówi 7? Widocznie wiedział, że te 7 to coś szczególnego znaczy, skoro powiedział o tej 7, prawda? Dziwny język symboliczny. Przecież 7 jest liczbą kompletną, prawda? Ostateczną w swoim wypełnieniu. Siłą napędową charakteru. Ale z drugiej strony, gdy zostanie zaprzepaszczone to błogosławieństwo, to 7, które jest pełnią i podstawą obecności Boga w życiu właśnie tego człowieka, tak było, to co staje się z tym 7? Jeśli będzie wystawione w przeciwieństwie do woli Boga, staje się utratą umysłu, brakiem panowania nad sobą i oddania pola innej mocy. I to zrobił ten człowiek. Oddał pole innej mocy. Musiało się tak skończyć w jego życiu, moi drodzy. Bawił się tym, co było siłą napędową jego życia i przynależności do Boga. Bawił się tym. Czy można się bawić, moi drodzy, pokusą, grzechem? Czy można w taki sposób postępować? Zwróćcie uwagę. Pan Bóg w tym przykładzie pokazuje nam, do czego prowadzi zlekceważenie Bożej mocy. Zlekceważenie Jego przesłania. Gdy dzisiaj ty i ja, jako lud Boży, mamy dzielić się Ewangelią, to o czym musimy pamiętać? O tym, by prawdziwie zrozumieć tą moc Ewangelii. My mówimy o Bogu, jakim On jest. Ale pytanie jest takie, czy my wiemy, co Bóg z nami uczynił? Czy my wiemy dzisiaj, czy doświadczamy tego, co Bóg czyni z nami, by prowadzić nas do zbawienia? Byśmy stawali się podobni do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Każdy z nas ma historię pewną z Bogiem. Bez historii z Bogiem nie da się przeżyć i nie da się stać innym człowiekiem. Nie można wierzyć, moi drodzy. To nie jest jakaś implikacja, to nie jest jakaś historia jakichś wierzeń.
To jest szczególna łączność twoja i moja z Bogiem, którego znasz. Poznać moc Ewangelii, moi drodzy. Co to znaczy? Moi drodzy, tylko wtedy, gdy ty i ja, gdy Kościół będzie gotowy umrzeć dla Chrystusa, wtedy będzie żył. Gdy gotowy jesteś zrobić to, co Chrystus zrobił dla ciebie, nie martw się o przyszłość. Bóg cię przeprowadzi. On da ci życie. A jeśli trzeba, to może i tak się stać. Ale Kościół musi być przekonany. Ty i ja, to też Kościół. Musimy być przekonani, moi drodzy. Aby pozwolić Bogu na takie prowadzenie i takie doświadczenie z Nim, że jesteśmy gotowi oddać swoje życie. A żeby być gotowym i oddać Jemu życie, moi drodzy, to musimy tą prawdę poznawać. Ona jest bardzo głęboka. Żeby tą prawdę poznać, trzeba wyrzec się swoich własnych ludzkich sił, własnych swoich ludzkich nadziei, a przyjąć jedynie Boże nadzieje. Tak jak prorok Izajasz powiedział do Izraelitów, moi drodzy, jak ogłaszał niewolę w Babilonie. To jest niesamowity tekst. Izajasz, 5 rozdział, 13 werset. Dlatego mój lud poszedł do niewoli, ponieważ nie ma wiedzy. Jakiej wiedzy? Jak to, nie znali? Ksiąg Mojżesza? A jak to, my dzisiaj nie znamy Biblii, przecież ją czytamy. Ale wiecie, że Jezus Chrystus też wspominał o tym, że ten fundament musi być głęboko wkopany. To nie jest czytanie Biblii jako książki, jako historii. Pozwól Bogu, żeby głęboko umieszczał fundamenty twojego życia na podstawie tego słowa. Pozwól, żeby mógł przemawiać, żebyś ty mógł znać dokładnie i mieć historię, swoją historię prywatną z Bogiem. Nie żebyś był taki jak w przesłaniu do Laodycei, że ty nie wiesz, jaki jesteś, prawda? A potem stwierdza pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Drodzy, tak Biblia stwierdza o nas, tak mówi o nas. Więc to musi nam dawać coś do myślenia, prawda? I tak bardzo jest to piękne, że gdy historię Samsona studiujemy, to widzimy, że Samson też był pewnie Laodycejczykiem. Nie Babilończykiem, ale Laodycejczykiem. Dla Babilonu nie ma nadziei, którzy chcą tkwić i trwać w Babilonie. Ale dla Laodycei jest nadzieja. I dla Samsona też była nadzieja. Dlatego, moi drodzy, przypatrzmy się tej historii Samsona. Przeczytajmy w swoim domu od 13 do 16 wersetu tą historię. I popatrzmy, czy ta historia nie jest szczególnym przesłaniem dla nas. Dlaczego? Na koniec przeczytam to, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana. On powiedział tutaj takie bardzo istotne myśli. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Widzimy, przeto pozostaje, dalej mówi, a że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. To Jezus powiedział w Jana 9, rozdział od 39 wersetu.
Co widzieli? Widzieli to, czego się nauczyli, jakie mieli swoje własne przekonania. Nie można było nic w ich życiu zmienić. Oni wszystko dobrze wiedzieli. Dlatego Chrystus chciał zmienić ich serca, aby mogli widzieć tak jak ten człowiek od urodzenia ślepy. Tego chciał Chrystus i dlatego, moi drodzy, dzisiaj jest bardzo ważna rzecz dla nas. Abyśmy byli tymi wyjątkowymi córkami i synami na drodze Bożej do Królestwa Bożego. Nie tacy jak wszyscy inni, ale po prostu tacy, jak Bóg chce nas prowadzić do uświęcenia i do zwycięstwa nad grzechem. I niech Bóg nas błogosławi. Amen.